Witajcie w drugim odcinku z mapy Cloudback 2016, projekt Cloudback 2016. Przejdziemy się dzisiaj linią 255. Jak widzicie, inspirowałem się realizmem w wyborze Solarisa Urbino 18, czyli przegubowca 18-metrowego. Linia jest o tyle ciekawa, że jest zarówno obsługiwana taborem krótkim 12-metrowym, jak i taborem długim, to znaczy zarówno krótkim, jak i długim. Akurat teraz mamy niedzielę w OMSI i linia ma tylko dwie brygady. Trudno mi powiedzieć, co to za zależności, czy długi, czy krótki tabor, ale pewnie jedna z tych brygad jest przewidziana akurat tą, którą jedziemy w ciągu dnia, akurat pewnie wypada na szczyty przewozowe, więc pewnie dlatego jest przegubowa. Silnik już włączony, zaraz odjeżdżamy. Tam na wprost są miejsca postojowe. Z tego, co kojarzę, staje tam linia poza peronami, właśnie linia nocna numer 2. Bo akurat jak tu zajeżdżam między kursami na tą końcówkę, to postój ma taki trochę dłuższy, więc żeby nie blokować peronów, chociaż trudno powiedzieć, że żeby coś oprócz tej linii tu zajeżdżało w nocy, no to jednakże, żeby nie blokować peronów, to tutaj podjeżdża ten dworzec. Ta końcówka jest dość ciasna, więc szczególnie jak się wybiera tabor długi, no trzeba się mieć na baczności, żeby nie skosić znaku, czy po prostu nie zahaczyć o krawężnik. Te uliczki wokół tej pętli, no też nie należą do szerokich. Jeszcze tu na lewo, tutaj jak wykręcimy, zobaczymy postój taksówek, który tam się zaczyna od samego początku. Jestem świeżo po aktualizacji dodatku do wersji 1.02, o ile się nie mylę. Ona pochodzi z około 15 stycznia, ta aktualizacja. Jeśli ma się poprawnie podłączoną mapę do Aerosoftu, no to trzeba sobie tam wybrać sprawdzenie aktualizacji i ona ulegnie aktualizacji, ściągnie się paczka odpowiednia. Co się zmieniło? No, do change logu się nie dokopałem niestety, ale zauważyłem, że jest objazd dla linii 211 i wydaje mi się, jakby została polepszona trochę wydajność mapy, nawet jak się zajedzie na ten niesławny z poprzedniego odcinka Oberhof, to
nie jest tak źle z optymalizacją, więc możliwe, że coś z tym zrobiono, ale z drugiej strony, no, może to być częściowo moja zasługa, że wybrałem akurat godziny wieczorne, kiedy mniej kursuje zarówno samochodów po drogach, chociaż to trudno powiedzieć, bo to raczej teraz akurat się wbijamy na szczyt, na godziny szczytu wieczorne, około 20 i trochę wcześniej. A z drugiej strony kursuje mniej sztucznej inteligencji tej rozkładowej, czyli autobusy, jeszcze biorąc pod uwagę realia tej mapy, czyli jeszcze tramwaje i pociągi. Skoro kursuje tego mniej, no to też wydajność tak nie cierpi bardzo. Jak widać, no rozkład na tej linii na początku w ogóle nie bierze pod uwagę tutaj korków, które tu się mogą tworzyć. To jest normalne, sztywne 2 minuty na przejazd, co szczerze mówiąc nie wystarcza do dojechania. Niezależnie w zasadzie od godziny, tylko to jest adekwatne dla linii nocy. Dlatego tutaj węzła przesiadkowego, on się nazywa Freiheit, czyli wolność czy wolność. Wybieramy pasażerów. Moin, moin. Moin. I dalej w drogę. Tam będziemy skręcać w lewo na skrzyżowaniu, więc zaraz zajmiemy lewy pas. I tutaj, jak widać, no też chwilę postoimy niestety. To jest jeszcze przystanek na dzieleniu, przy dzieleniu szyby przedniej widać. Tam przystanek, on jest między innymi na 211 innych linii, które jadą prosto, a prosto 211 jedzie, ponieważ ma objazd pewnie w przyszłym albo w jeszcze następnym odcinku z tej mapy. Postaram się przejechać 211, gdyż jest dość ciekawa. Nie ma to jak niedostosowany rozkład, który w ogóle nie bierze pod uwagę przestojów na światłach. No kitu, bo później są pretensje do kierowcy, że jest spóźniony, a tak naprawdę to, jak już wspominałem kilka odcinków wstecz, no to nie jego wina przecież. Tutaj jest znacznik na drogą 211 Umleitung, czyli objazd. A też drugi minus, że tak powiem, tego skrzyżowania, to oprócz tego, że nalicza nam darmowe, niechciane opóźnienie, no to długie interwały świateł, długie odstępy między zielonymi światłami, co jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Ale to jest taki węzeł drogowy, więc trudno się spodziewać, że będą 10 lub 20-sekundowe interwały świateł. No myślę, że to jest zgodne z rzeczywistością, bo
która by nie była wersja mapy też wstecz, jeszcze za czasów ja, jak była bezpłatna, to zawsze to był problem z korkami. Jedynie w nocy, no, było zdecydowanie luźniej, bo dwa samochody przed światłami, przed nami w nocy stoją. Dwójka tam jedzie, o ile się nie mylę, prosto, więc jest to jeszcze odpoczynek, a z drugiej strony można trochę jechać dynamiczniej, bo tutaj tylko NE2, czyli nocna dwójka, Nacht Express 2, jest obsługiwana taborem krótkim. W zasadzie wszystkie nocne linie, a jest ich dobre kilka, jest obsługiwana taborem krótkim, oprócz jednej. Jest to NE5. Ona jest przekubowa. Z tym, że linie na tej mapie nocne mają to do siebie, że większość z nich kursuje tylko w weekendy. Tylko jedna, czy dwie, czy może nawet trzy kursuje przez wszystkie dni tygodnia. Jak analizowałem właśnie rozkłady, właśnie próbując znaleźć i wbić się w godziny i datek, kiedy kursują te linie, no musiałem otwierać specjalnie edytor OMSI i tam posprawdzać w zakładkach, kiedy kursują te linie nocne. No i wnioskowałem, że pewnie to jest związane z tym, że na przykład są jakieś nocne połączenia tramwajowe w dni robocze w nocy. Jakieś tramwaje nocne albo jakaś szybka kolej miejska i wtedy po prostu autobusy by niepotrzebnie to dublowały, ale może tak być, że właśnie weekendy nie kursują, no i wtedy trzeba puszczać autobusy, bo też zainteresowanie kursami jest mniejsze. No, minęliśmy to skrzyżowanie i już tylko z górki teraz będzie. Mam nadzieję.